Dziecięca Politechnika Opolska ma już 10 lat, czyli tyle, ile mają średnio jej studenci. Na 61 wykładach dzieci spędziły łącznie prawie 3000 minut, a zajęcia odbywały się w trzech miastach – Opolu, Brzegu i Strzelcach Opolskich. Dziecięca Politechnika Opolska to 3,5 tysiąca absolwentów. Tyle samo podniesionych rąk? No, czasem aż 7 tysięcy. I tyle samo podrzuconych biletów. Tu nie chodzi o żaden taki wyścig do wiedzy. Tu chodzi o to, żeby pokazać, że naprawdę wiedza, poznawanie świata jest bardzo ciekawe. 10. edycja jubileuszowa Dziecięcej Politechniki Opolskiej to naprawdę wielkie wydarzenie w historii naszej uczelni. Wielu tych maluszków, którzy są dzisiaj obecni, nie było jeszcze wtedy na świecie, a to znaczy, że projekt naprawdę cieszy się wielkim zainteresowaniem. Składam tutaj wielkie podziękowanie dla pani profesor Anny Król, która przyniosła ten projekt na naszą uczelnię i skutecznie go rozwija. Pierwsi studenci DPO są już studentami, wrócili po latach na uczelnię i znów słuchają ciekawych wykładów, tyle że już tylko z jednej, ulubionej dziedziny, a tych poznali na DPO całą gamę. Zajęcia dla dzieci obejmują bowiem nie tylko technikę jak robotyka, informatyka czy mechanika, to chyba ulubiony temat, ale też ekonomię, medycynę, biologię, dziennikarstwo, a nawet sztukę lektorską. Przez 10 lat zajęcia urozmaicały występy muzyczne, liczne konkursy zorganizowane przez bibliotekę i odwiedziny Mikołaja. Studenci nie tylko otrzymywali prezenty, ale też dzielili się nimi z potrzebującymi, pamiętając, że najcenniejsze jest to, co możemy dać innym, no i oczywiście wiedza. Wtedy, kiedy już w młodych latach coś usłyszymy, coś zobaczymy, to nas bardzo często inspiruje. Największy wykład DPO, aż dla 500 osób jednocześnie, odbył się w Filharmonii Opolskiej. Na rozpoczęcie 10. edycji poprowadził go dr Tomasz Rożek, który opowiedział o atomowej budowie świata. Najmniejszy wykład odbył się dla 50 studentów, czyli 10 razy mniejszej grupy z Brzegu w 2013 roku. O tym, jak żyją i uczą się dzieci w Chinach, opowiedziała profesor Jiang z Instytutu Konfucjusza. No a ten najciekawszy? Mi się spodobało to, że mogliśmy zobaczyć reprezentantów Polski w parabadmintonie. Najbardziej zainteresowała mnie na początku ta bakteria, co miała takie nogi i taki kryształek na górze. Rytualne myślenie, że na przykład myśli się, że to się robi tak naprawdę i to się robi tak, żeby nic się nie stało, bo tak gdyby mogło się coś stać, gdyby to robiono ogólnie w świecie tym realnym. Bardzo podobały mi się wykłady, wszystkie, ale chyba najbardziej podobał mi się ten wykład o robotach. Mi się najbardziej podobało, jak była ta prezentacja robotów, czyli jak na przykład miały coś tam wykonywać ruchy, tańczyć, patrzeć na piłkę, coś w tym stylu. Wykładowcami byli naukowcy Politechniki Opolskiej, ale też zaproszeni goście, specjaliści w swoich dziedzinach. Najaktywniejszym z nich był profesor Krzysztof Malik, który prowadził wykłady o kapitalnych pieniądzach w dwóch edycjach. Najmłodszym wykładowcą był 12-letni Marek Zatwarnicki, który pokazał swoim rówieśnikom, jak pisać gry komputerowe. A najbardziej włochatym – psia terapeutka Figa. Wiemy już nieco o wykładowcach, a jakimi studentami okazały się dzieci? Studenci są bardzo zaangażowani na Dziecięcej Politechnice. Chcą dużo wiedzieć, chcą podzielić się też swoimi wiadomościami, które posiadają. Młody człowiek jest bardziej wymagający niż osoba dorosła. Wbrew pozorom bardzo dużo wie, szczególnie jak ma zakręcenie na jakimś punkcie. I musimy my sobie teraz wyobrazić, że my jesteśmy tymi dziećmi. Jakbyśmy my między sobą rozmawiali, jakiego języka użyć, żeby dzieci zrozumiały. Tematy poruszane na Dziecięcej Politechnice Opolskiej objęły nie tylko wszystkie dziedziny wiedzy, ale też wszystkie okresy. Mówiliśmy o prehistorii, o starożytności i absolutnej przyszłości. Do sterowania komputerem, autem i chyba telefonem.
Bo przecież to właśnie oni, studenci Dziecięcej Politechniki Opolskiej, będą pracować w zawodach, których jeszcze nie znamy.